Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję dwóch ciekawych pozycji perfumowych. Nie są to jakieś szałowe pozycje, ale myślę, że warte mimo wszystko uwagi. Także jeżeli temat Was interesuje i interesuje Was to, jakie to są zapachy, to zostańcie ze mną dalej. Moi drodzy, nigdy nie sądziłem, że wypowiem te słowa na tym kanale, ale muszę to zrobić. Perfumy marki Avon. Nigdy nie sądziłem, że jakiekolwiek perfumy marki Avon znajdą się w moim asortymencie. Dobrze wiecie, że perfumy z Avonu jakoś tam szału nie robią. Super jakości też nie bardzo są. Ceny może i mają super, ale tu bym się troszeczkę kłócił. Natomiast chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o tych dwóch zapachach. Wszystko dzięki Justynie z kanału Miss Potocki. Pozdrawiam Cię oczywiście znowu. Generalnie podczas testowania próbek od Justyny, tutaj Wam się wyświetli film, jak testowałem zapachy od Justyny, dosyć ciekawie pachniał mi Ambre Ardente. Myślałem później o nim dosyć długo, tym bardziej, że właśnie zapachy nie są drogie. Mi moje udało się wyhaczyć w bardzo ciekawej cenie na Allegro, jakieś 30 parę złotych za buteleczkę, 50 ml. I postanowiłem zakupić sobie te zapachy i dodatkowo w ciemno wybrać jeszcze kolejny zapach, czyli Oud Grandeur, ponieważ jest to czarna butelka, ponieważ ma w nazwie Oud, ponieważ ma bardzo ciekawy skład, więc zamówiłem w ciemno. Seria Artistique bardzo mnie zainteresowała, ponieważ nosem tych zapachów jest Rodrigo Flores Roux. Jest on odpowiedzialny m.in. za stworzenie kolekcji Velvet od Dolce & Gabbana, takich przepięknych butelek. Wrzucę Wam tutaj gdzieś przebitki, abyście to sobie zobaczyli. Te zapachy miałem okazję wąchać na lotnisku w Brukseli. Pachną nieziemsko, mega niszowo, mocno się utrzymują, więc mówię, dobry człowiek na właściwym miejscu, więc te zapachy Artistique myślę, że będą super. Ale wiadomo, Avon chce mieć zapachy w miarę przystępnych cenach, więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że składniki użyte do produkcji tych zapachów nie są najwyższych lotów. Tym bardziej, jeżeli mamy już porównanie z zapachami bardzo dobrej jakości, gdzie z reguły cały czas się obracamy z takimi zapachami, które pachną w korku nieziemsko długo. Są mega intensywne, bardzo głębokie, nasycone, bogactwo składnikowe jest takie, że aż bije po nosie, no to używając tych zapachów tego nie doświadczymy, ale jeżeli ktoś jest laikiem perfumowym, ktoś, kto mało używa perfum, ktoś, kto po prostu lubi ładnie pachnieć, ale nie przywiązuje uwagi do jakichś super jakościowo zapachów, to myślę, że pozycja Artistique będzie godna uwagi. Pokażę Wam z bliska, jak te zapachy wyglądają. Klasyczne buteleczki. Fajnie jakby te złote nakrętki były z metalu, ale niestety są plastikowe. Bardzo bawiły mnie takie recenzje czy opisy tych perfum, że one są mocne i że mega są intensywne i tak dalej, i tak dalej. Śmiać mi się trochę chciało czytając takie komentarze, dlatego że dla kogoś to właśnie tak jak wspomniałem, używa dobrych jakościowo perfum, które są mocne, które mają intensywne składniki, które naprawdę mogą przyprawić o ból głowy. Użycie tego to jest po prostu mgiełka do ciała. Dlatego bawiły mnie takie komentarze, ponieważ no, te zapachy praktycznie mniej więcej po 3 godzinkach już znikają. Te zapachy są dosyć płytkie, ale mimo wszystko ja uważam, że warto. Warto mieć, jak ja to mówię, takie psikadła na każdą okazję, żeby na szybko się odświeżyć, nie oszczędzając w ogóle tych zapachów. Tu chciałbym jeszcze się odnieść troszeczkę do ceny, ponieważ jest tutaj 50 ml. Zapach kosztuje, tak patrzyłem na Allegro, mniej więcej 40, tam 45 zł, no do 50 zł. To uważam, jak na dosyć słabą jakość tych zapachów, to uważam, że to jest drogo. Ponieważ no, mamy 50 ml, płacimy 50 zł. No, za taki no, dosyć piękny zapach, ale no, nie jest zbyt trwały, no i czuć, że te składniki nie są jakieś tam wysokiej jakości. Natomiast jak wiecie, na moim kanale mam grą zapachów takich, które kosztują 100 zł, 100 parę złotych za 100 ml i są kompletnie innej jakości. Są mocne, trwałe, bardzo esencjonalne i w niektórych z nich czuć naprawdę mega dużą głębię. Dlatego uważam, że Avon mógłby się bardziej postarać i zainwestować w lepszej jakości składniki, ponieważ gdyby te dwa zapachy były stworzone z lepszych składników, ja bym był kupiony i to by były moje must have w kolekcji non-stop.
No dobrze, ale nie przedłużajmy tutaj opowieści o tych perfumach. Mimo wszystko dalej uważam, że warto się nimi zainteresować. W tej serii Artistic jest jeszcze dostępne parę innych zapachów, bardziej kwiatowych, bardziej takich orzeźwiających, lekko słodkich. Natomiast jak dobrze mnie znacie, wiecie, że ja lubię takie coś innego, coś bardziej konkretnego. No dobrze, zaczniemy sobie od Ambre Ardente i tutaj chciałbym Wam przeczytać, co znajduje się w nucie głowy. Składników mamy tutaj dużo, bogactwo jest naprawdę niesamowite i gdyby one były lepszej jakości, to by była petarda. Słuchajcie, w nucie głowy cynamon, kardamon, czarny pieprz, goździk, przyprawa, mirabelka, bergamotka. Dużo się dzieje, prawda, w nucie głowy. W nucie serca znajdziemy irys, jaśmin, białą bieluń. Bardzo ciekawie. Nuta bazy, bursztyn, benzoes, patchouli. Zapach jest naprawdę bardzo ładny. Ale mimo wszystko czuć, że nie jest to wysokopółkowy zapach. Ja chciałem mieć tego typu zapachy w swojej kolekcji, żeby na szybko gdzieś tam raz, dwa, trzy się odświeżyć i wyjść na przykład po bułki do sklepu. Ładnie pachnie. Ten zapach troszeczkę dłużej się utrzymuje niż Oud Grandeur, ale obydwa mi się podobają. Ambre Ardente jest taki bardzo ciepły, podchodzący trochę pod orient. Bardzo przyjemny, bursztynowy, taki świetlisty, migoczący. Fajnie jakby były, kurczę, lepszej jakości. Tak świetny nos je zrobił, który naprawdę robi tak przepiękne zapachy, nietypowe, niszowe, no, sztosiki dosłownie. I tutaj myślę, że mógłby bardziej właśnie zaszaleć, gdyby Avon udostępnił mu lepszej jakości składniki. Wtedy zapachy by były kocurskie, konkretne, mogłyby być nawet droższe. Wtedy wiadomo by było, za co się płaci. Natomiast nie zniechęcajcie się, że ja tak cały czas o tym gadam, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, lubię te zapachy, mega mi się podobają. Lubię ich użyć po kąpieli, lubię po prostu czuć gdzieś w okolicy te zapachy. Naprawdę są bardzo przyjemne. Przejdziemy teraz sobie do Oud Grandeur. Zapach mega mi się podoba, składniki są totalnie moje i ja nawet nie wiem, czy jeżeli miałbym możliwość kiedyś stworzyć jakiś swój zapach z naprawdę mega wysokiej jakości składników, to na pewno użyłbym większości z nich i stworzył taki konkret dla siebie. Ponieważ w nucie głowy znajdziemy gałkę muszkatołową, czarny pieprz, biały pieprz, w nucie serca znajdziemy wanilię, lilię kasablancką, goździk, przyprawę. Jak wiecie, ja ubóstwiam zapach lilii, szczególnie właśnie odmiana Casablanca jest jedną z piękniej pachnących lilii, więc no, przeczytając takie składniki, wiadomo, że zamówię taki zapach w ciemno. W nucie serca znajdziemy agar, czyli ud, bursztyn oraz patchouli. I powiem Wam, że ten zapach pachnie przepięknie. Jest on mocno pieprzny, czuć nuty pieprzu, czuć lilię. Ta pierwsza nuta jak troszeczkę nam odparuje, ponieważ no, te zapachy gorszej jakości są takie, że bardziej czuć alkohol na początku niż sam docelowy zapach. I spod tego pieprzu wydobywa się ta słodka, odurzająca lilia połączona z wanilią. Naprawdę zapach jest przepiękny, mega go lubię, bardzo lubię go czuć właśnie po kąpieli. Bardzo bym chciał, żeby ten zapach był stworzony naprawdę na dobrych składnikach, żeby były to trwałe składniki i w takiej wysokiej jakości, bo naprawdę jest to zapach, który mi się mega podoba. Czuć tu pieprz, czuć tu goździki, czuć tu lilię, czuć wanilię. Naprawdę te wszystkie cztery, przynajmniej na mój nos, czuć od razu i są naprawdę nieziemskie. Dla osób, które lubią coś nietypowego, coś innego, dla mnie to totalnie są dzienne zapachy, ale dla osób, które nie bardzo tego typu zapachy lubią, spokojnie na wieczór te dwie pozycje mogłyby się sprawdzić, bo naprawdę uważam, że warto. Natomiast tak jak mówię, mam trochę obiekcje co do ceny, jakości i ilości, tak? Ponieważ myślę, że za 50 zł jakość tego zapachu to myślę, że spokojnie mogłaby być setka, 100 ml. Ponieważ 50 za cenę 50 zł jakość tych zapachów, no u mnie się troszkę gryzie. Powiem Wam, że po czasie te zapachy naprawdę są bardzo przyjemne, bardzo ciepłe, bardzo takie przy skórze, otulające, ciepłe. No, dla mnie ten wygrywa, chociaż jest troszeczkę mniej trwały niż Ambre Ardente, ale ta lilia tutaj tak przepięknie pachnie z goździkami i wanilią. Właśnie to jest to, czego mi brakowało w takim fajnym liliowym zapachu. Jak wiecie, uwielbiam zapach Cartier Bezer Volé. Tam ta lilia jest bardzo taka roślinna, zielona, świeża, aromatyczna
I właśnie brakowało mi takiej lilii mocniejszej, czyli taka lilia z wanilią, przyprawami, takimi jak goździki czy czarny pieprz. Udu tutaj za bardzo nie czuć, ponieważ no ud jest hardkorowy. Myślę, że go jest tutaj minimalna ilość, żeby tylko troszeczkę ten zapach podkręcić. I gdyby ten zapach był super jakości, bardzo wysokich jakości składnikowych, to mógłbym śmiało powiedzieć, że to by był jeden z moich ulubionych zapachów. A tak to po prostu lubię te zapachy. Będę ich używać jako takie właśnie psikadła do wszystkiego. Ja wiem, że moi widzowie lubią hardkory, lubią mocne, intensywne zapachy. To dla Was będą to również takie, można powiedzieć, fajne, przytulne mgiełki zapachowe. Dwa cudeńka, buteleczki dosyć ciężkie. Tak jak mówię, korki powinny być metalowe. Dla mnie bomba. Myślę, że warto raz na jakiś czas sobie kupić coś takiego tańszego. Ciekawe kompozycje, naprawdę bardzo fajny nos zrobił te zapachy, także no myślę, że warto się tym zainteresować. Są dosyć jednostajne, nie są to zapachy takie, które za godzinę będą pachniały zupełnie inaczej, że wyjdzie z nich ta baza. Tak jak pachnie na początku, tak samo pachnie przez cały czas, są jednostajne, ale przepiękne. Widać, że są robione przez kogoś ogarniętego, konkretnego, wie co robi, natomiast tak jak mówię, Avon, jeżeli bierzesz jakiegoś super nosa do swoich zapachów, do stworzenia jakiejś kolekcji, dajcie mu się wykazać, dajcie mu te pole popisu i dajcie mu te dobre jakości składniki, a na pewno nie pożałujecie, bo ludzie, którzy tworzą tak niesamowite zapachy, jak właśnie Rodrigo Flores, to po prostu jest sztos. No dobrze, to by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie o perfumach marki Avon. Czy znacie w ogóle serię Artistique? Używaliście któregoś z tych zapachów? Czy też tak jak ja uważacie, że Avon mógłby troszeczkę się postarać i lepszej mimo wszystko jakości składniki wykorzystywać do produkcji swoich perfum? Szczególnie jak w grę wchodzą bardzo ciekawi, charyzmatyczni ludzie, którzy tworzą dla nich te zapachy. Będzie mi naprawdę mega miło czytać te komentarze i z chęcią na nie odpowiem. Także jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Zbliżamy się do tego 1000, także jeżeli oglądacie moje filmy, lubicie moje filmy, to zachęcam, aby klikać w ten czerwony przycisk. Subskrypcje oraz łapki w górę, a przede wszystkim komentarze pomagają w pozycjonowaniu tego filmu, także zachęcam, żeby więcej ludzi zobaczyło moje filmy, żebyśmy poszerzali naszą perfumową społeczność, także do dzieła. Lecimy. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!